Dobiegł końca Wielki Post, okres przygotowania do Wielkanocy. Została nam dana szansa powrotu do źródła naszej wiary. Mogliśmy oczyścić się i zawrócić z dróg, które nie prowadzą do Boga, oraz uświadomić sobie potrzebę odnowienia łask sakramentu Chrztu Świętego. I oto dzisiaj rozpoczyna się nowy etap. Wchodzimy w samo centrum tajemnic naszej wiary, w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czas się wypełnił i niezależnie od tego, jak się przygotowaliśmy, nadeszła godzina, w której zbawienie stanie się wśród nas obecne. Prośmy Boga o łaskę, aby Pascha Jezusa, w którą w trzech dniach naszego zbawienia przeżyjemy, oddziaływała w naszym życiu wiary. Wielki Czwartek z Wieczerzą Pańską, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna to trzy kolejne etapy świętowania największej tajemnicy naszej wiary, tajemnicy Paschy Chrystusa. Obrzędy, w których będziemy uczestniczyć, mają nam tę tajemnicę uobecnić. Pascha Chrystusa stanie się naszą Paschą, gdy prowadzić nas będzie do odnowienia wiary w Niego i uświadomienia sobie, że nasze życie zanurzone jest od Chrztu Świętego w życiu Zbawiciela. Dzisiaj, w Wielki Czwartek, sięgniemy do samego źródła, z którego wywodzi się msza święta, do ostatniej wieczerzy. Właśnie wówczas Jezus Chrystus, w obliczu czekającej Go męki, w nocy, w której miał być wydany, ustanowił sakrament ciała i swojej krwi. Podczas dzisiejszej liturgii, na znak radości i wdzięczności, odśpiewamy uroczyście hymn Chwała na wysokości Bogu, który był opuszczany przez cały okres Wielkiego Postu. Odezwą się również dzwony, aby podkreślić podniosły charakter tej chwili. Po liturgii pozostanie puste tabernakulum, aby nam uprzytomnić, że Jezus, pojmany po ostatniej wieczerzy, został odłączony od swoich bliskich i wydany w ręce wrogów. W momencie ostatniej wieczerzy Jezus już przeżywał swoją śmierć i rozpoczęło się Jego przejście do zmartwychwstania. Ta Pascha Bożego Syna przyniosła nam zbawienie, bo odchodząc od Ojca do Ojca, Jezus pozostał z nami w tajemnicy swojego ciała i krwi w Najświętszym Sakramencie. Podzielił się z nami życiem, które za nas ofiarował. Po mszy świętej, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w ciemnicy, każdy z nas może rozważyć ostatnie polecenie, jakie zostawił uczniom Jezus przed wejściem do Ogrodu Oliwnego. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Niech każdy nasz gest i każde słowo wyrażą wewnętrzne pragnienie spotkania z Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem. Podczas wielkoczwartkowej Eucharystii kapłani będą modlić się w następujących intencjach. Ksiądz prałat w intencji księdza Piotra o zdrowie i Boże błogosławieństwo w dalszej posłudze kapłańskiej z intencji osób modlących się w Margaretce w drugą rocznicę jej powstania. Ksiądz proboszcz w imieniu Jolanty i Grzegorza, msza dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo w życiu małżeńsko-rodzinnym z okazji 15. rocznicy ślubu. Ksiądz wikariusz o radość życia wiecznego dla Grzegorza Witkowskiego w 18. rocznicę śmierci.
W tym ważnym dniu ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, w święto wszystkich kapłanów, pragniemy podziękować Chrystusowi za dar waszego kapłaństwa i codzienną pracę duszpasterską w naszej parafii. Dziękujemy za każdą Eucharystię, kazanie, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwo i wszystkie łaski, które otrzymujemy od Pana dzięki waszej posłudze. Jesteśmy wdzięczni za waszą obecność, życzliwość, gotowość, poświęcony czas. Niech Jezus Chrystus, najwyższy kapłan, błogosławi waszemu kapłaństwu i będzie źródłem waszej radości i spełnienia. Szczęść Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się w naszym parafialnym wieczerniku w tej świątyni, podobnie jak apostołowie blisko 2000 lat temu w wieczerniku w Jerozolimie. My dziś gromadzimy się, aby dziękować Bogu, jak tu było przed chwilą wspomniane, za dwa bardzo ważne sakramenty. Sakrament kapłaństwa i Eucharystii, te dwa sakramenty są sobą jakoś ściśle powiązane z kapłaństwem. Dziękujemy dziś w czasie tej mszy świętej za wszystkie przyjęte w życiu Komunie Święte, za to, że Jezus pozostał z nami, za to, że wciąż się ofiarowuje za nas, za nasze rodziny, że ma nas w swojej opiece. Dziękujemy za to, że mamy kapłanów, którzy nam posługują. Prośmy o powołania kapłańskie z naszej parafii, z naszej diecezji, aby nigdy nie zabrakło tych szafarzy tajemnic sakramentów świętych. A pragnąc godnie i owocnie uczestniczyć w Najświętszej Ofierze, pomyślmy przez chwilę, za co trzeba by może szczególnie Boga przeprosić, aby godnie i owocnie uczestniczyć w tej ofierze. Spowiadam się Bogu bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wchodzimy pamiątkę Najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową wiekuistą ofiarę i ucztę swojej miłości. Spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Rozpoczyna się liturgia słowa. Pierwsze czytanie ukazuje nam opis spożywania baranka przez Żydów w noc, która miała być nocą ich wyzwolenia. To wydarzenie przypominał posiłek paschalny spożywany przez Jezusa i uczniów. Jednak Jezus miał nadać mu nowe znaczenie, jak to pokazuje święty Paweł w najstarszym dostępnym dla nas opisie ustanowienia Eucharystii. Usłyszymy to w drugim czytaniu. W Ewangelii święty Jan przypomni nam wielką lekcję pokory i służby, jaką Jezus chciał związać ze swoją pamiątką. Pamiętajmy, że Chrystus jako pokorny sługa, umywający nogi swoim uczniom w eucharystycznej ofierze, nieustannie nam służy i obmywa nas z grzechów. Wzywa nas także, abyśmy naśladowali Go w pokorze i miłości do wszystkich. Słuchajmy z uwagą słowa, które kieruje do nas sam Bóg. Czytanie z Księgi Wyjścia. Bóg powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźle. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią o drzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu. Spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy ja przejdę przez Egipt. Zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdyż będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana.
po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze. Oto Słowo Boże. Kielich przemierza to krew Zbawiciela. Kielich przemierza to krew Zbawiciela. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Kielich przemierza to krew Zbawiciela. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych. Jam sługa Twój, Syn Twej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany. Kielich przemierza to krew Zbawiciela. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Kielich przemierza to krew Zbawiciela. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Oto Słowo Boże. Niech będą dzięki. Chwała Tobie, Królu wieków. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać,
Widząc, że ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Tyle już razy, drodzy bracia i siostry, każdy z nas uczestniczył we mszy świętej. Tyle razy słyszeliśmy te słowa: oto wielka tajemnica wiary. A przecież właśnie ta tajemnica wiary ma swe źródło w ostatniej wieczerzy, której wspomnienie dziś przeżywamy. Ewangeliści relacjonują, że Jezus w Wielki Czwartek świadom, że nadeszła Jego godzina, godzina Jego męki, odejścia z tej ziemi, polecił apostołom przygotować żydowskim zwyczajem wieczerzę paschalną. A gdy już zasiedli za stołem, rozpoczął pierwszą w dziejach ludzkości mszę świętą. Rozpoczął nie od śpiewu, nie od bicia dzwonów, lecz od bardzo wymownego gestu umycia apostołom nóg. Jakby chciał im i nam wszystkim dać do zrozumienia, że uczestniczenie w Jego ofierze ma być poprzedzone oczyszczeniem. Dlatego, drodzy, to nie jest przypadek, że na początku każdej mszy świętej jest akt pokutny. Pokutny, byśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w najświętszej ofierze, która jest ponowieniem ofiary Chrystusa na krzyżu w sposób bezkrwawy, na ołtarzu. A gdy Piotr zaczął się bronić, że nie jest godzien, aby Jezus mu nogi umywał, Jezus zwrócił mu uwagę, że kto będzie obmyty, nie będzie miał, kto nie będzie obmyty, nie będzie miał prawa uczestniczyć w Jego Królestwie. I wtedy Piotr wystraszony prosił: Panie, nie tylko nogi, ale całego mnie obmyj. Jezus jednak wyjaśnił, że oni są czyści, chociaż zaznaczył nie wszyscy, mając na uwadze pewno Judasza, który po świętokradzkiej komunii święty wyszedł, aby go zdradzić. Tajemnicza noc zdrady Judasza. Ewangelista zaznaczył, że była noc, jak wyszedł Judasz z wieczernika. Drodzy, to była noc nie tylko ta poza wieczernikiem, ale to była noc w duszy Judasza, zaprzedanego szatanowi.
a kończąc ryt obmycia nóg Jezus znów zwrócił się do nich. Dałem wam dobry przykład, abyście i wy tak sobie czynili. Czyli macie sobie służyć. Macie sobie służyć i miłość okazywać, bo po chwili Jezus rzekł, miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. A to znaczy, że miłość wzajemna, drodzy, jest warunkiem godnego uczestnictwa w Jego ofierze. Ale równocześnie jest znakiem rozpoznawczym tych, którzy będą chcieli zwać się Jego uczniami. Albowiem Jezus innym razem mówił, gdy idziesz przed ołtarz, by złożyć swój dar i wspomnisz, że brat ma coś przeciw tobie, zostaw ten dar, idź, pojednaj się z bratem, wróć i wtedy złożysz swój dar i on wtedy będzie miły Bogu. Ileż, drodzy, z tych słów wypływa dla nas nauki, że mamy przystępować do udziału we mszy świętej zawsze z oczyszczoną duszą, a również z miłością do każdego człowieka. Jezus mówił, bo po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć, będziecie jeden ku drugiemu. Miłość. A więc postawą tej miłości wzajemnej jest służenie. Posługa jest miłość. A następnie wziął Jezus chleb. Dzięki czynił i rzekł. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. Mówiąc czasowo, będzie wciąż wydawane, ponawiane. To jest kielich krwi mojej, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. I te ostatnie słowa ustanawiające kapłaństwo, kiedy Jezus zwrócił się do apostołów, to czyjcie, czyjcie na moją pamiątkę. Ciekawy zwrot. Pan Jezus mówił, nie mówił, może będziecie czynić, ale w formie rozkazu, polecenia. To czyjcie, czyjcie. I dopóki na kuli ziemskiej będzie chociaż jeden kapłan, tak długo na kuli ziemskiej będzie sprawowana najświętsza ofiara. I od tego wieczoru Wielkiego Czwartku Jezus wciąż ustami tysięcy kapłanów w wieczernikach zwanych kościołami ponawia swoją bezkrwawą ofiarę krzyża i zaprasza wszystkich swoich uczniów do stołu, czyli do ołtarza, mówiąc, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Jak gdyby chce nam uświadomić, że On pozostał nie po to, byśmy Go adorowali, podziwiali, ale byśmy Go spożywali. Bo On przede wszystkim po to pozostał, by być pokarmem w tej drodze do wieczności. A wypowiedział Jezus te słowa, chociaż był świadom, że będą w historii Judasze, będą ludzie niegodni i niegodnie będą przyjmować Jego ciało do swojego serca. Świętokradzką komunię świętą. Że będą włamywacze profanujący najświętszy sakrament, że będzie wiele ust, które w grzechach otworzą się na Jego przyjście. Że będą ludzie, którzy zlekceważą Jego zaproszenie i zamiast iść do kościoła, pozostaną w domu, pójdą wypoczywać albo przestoją mszę świętą gdzieś poza kościołem, ignorując tajemnicę Jego wielkiej miłości. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół. Jezus nas ukochał do końca, aż do momentu ostatniego tchnienia. Jezus
Jezus pozostał z nami i dla nas. Chrystus mimo tej świadomości lekceważenia i gardzenia, a nawet świętokradztwa ze strony różnego rodzaju Judaszów trzech czasów, zdecydował się pozostać z ludźmi na ziemi w tajemnicy Eucharystii. Zdecydował, bo drodzy on wiedział, że oprócz zdrajców będą rzesze ludzi adorujących go w tabernakulach i monstrancjach w kościołach wieczystej adoracji, że będą chorzy tęskniący za komunią świętą, że będą dzieci niewinne oczekujące na pierwszą komunię świętą, że będą umierający, którzy w godzinie śmierci wyszepczą słowo księdza i przyjmą Jezusa jako pokarm w drodze do wieczności zwanej wiatykiem. Tak, drodzy, Jezus swym boskim wzrokiem widział tam, w wieczerniku, widział mnie i ciebie, bracie i siostro, mnie i ciebie, którzy mimo słabości po dobrej spowiedzi uklękniemy w dzisiejszy wieczór, by uleczyć swe rany po grzechach, by adorować Jezusa w ciemnicy jako więźnia miłości. On widział mnie i ciebie, widział te miliony ludzi w obozach hitlerowskich czy łagrach sowieckich na Syberii, dla których msza święta odprawiana gdzieś w baraku przez księdza nie w ornacie, ale w pasiaku czy w watówce obozowej była źródłem mocy i siły do przetrwania, nawet do przebaczenia oprawcy, do miłości i do zachowania ludzkiej chrześcijańskiej godności człowieka mimo istniejącego piekła wojny i okrucieństwa ludzi zaprzedanych jak Judasz władcom szatańskich oprawców. Jezus widział i nas, jak co niedzielę i czasem również dni powszednie gromadzimy się w naszym parafialnym wieczorniku, by uczyć się od Niego pokory, uczyć się od Niego służby, miłości służebnej, tego symbolicznego umywania sobie nawzajem nóg, umycia nóg wobec żony, męża, dziadków, czy nawet maleńkich dzieci w wózeczkach, bo miłość prawdziwa jest służebna. Drodzy, do dziś dnia jest w Jerozolimie ta sala wieczornikiem zwana. Pamiętam, z jakim przeżyciem wchodził każdy z nas kapłanów przed 39 laty do tej sali. Z jakim drżeniem wchodziliśmy, uświadamiając sobie, że tu, w tej sali, Chrystus wypowiedział słowa rodzące kapłaństwo. Te słowa toczyjcie na moją pamiątkę. I dał się ludzkości za pokarm. W tym miejscu, tam w wieczerniku, Jezus zdecydował pozostać w Eucharystii dla każdego człowieka. Dla każdego. Abyś, bracie i siostro, nie był sam na tej ziemi, nawet gdy cię wszyscy od ciebie odejdą, gdy cię wszyscy opuszczą, gdy nie będą cię rozumieli, to On ci, Jezus, pozostanie jako jedyny pewny przyjaciel wysłuchujący twoich żali. Abyś, bracie i siostro, nie był sam. Żebyś mógł w każdej chwili, dnia i nocy nawet, przyjść do kościoła, uklęknąć przed tabernakulum lub nawet przed drzwiami kościoła z tą świadomością, że tu, w tym miejscu, w tym domu jest Jezus. Że w tym kościele jest On. Byś mógł powiedzieć Mu swoje radości i smutki,
byś mógł wołać: Jezu, mój najlepszy przyjacielu, broń mnie przed ludzką złością, przewrotnością i nienawiścią. Dopomóż mi dźwigać te cierpienia i życiowe krzyże. Dopomóż mi przetrwać trudne chwile w moim życiu. Ucisz te burze mojego serca. Ratuj od pokus, chroj od złych ludzi. Naucz mnie przebaczać i daj zrozumieć, że największe prawo to prawo miłości. I tak, drodzy, było od samego początku. Uczniowie Jezusa początkowo z apostołami, a później z kapłanami gromadzili się najpierw w prywatnych domach, później w katakumbach, czyli podziemnych cmentarzach Rzymu, a od IV wieku we wspaniałych bazylikach, katedrach i wiejskich drewnianych kościółkach, a nawet w obozowych barakach. Gromadzili się na Eucharystii, bo rozumieli, że w niej jest źródło mocy, miłości, że z niej można czerpać siłę, by być w pełni szczęśliwym człowiekiem i przez dobre życie zasłużyć sobie na przebywanie w Królestwie Bożym. Drodzy, kiedyś przed laty spotkałem w Nowym Sączu przed ołtarzem młodą kobietę, drżącą, płaczącą, i zapytałem: proszę pani, co się stało? A ona mówiła: proszę księdza, przyszłam się tu wyżalić, wypłakać. Mąż mnie odszedł. Zostałam z piątką dzieci, z którym jakoś nie mogę sobie poradzić. A przy tym teściowie nie są dla mnie mili. Do kogo więc pójdę? Kto mnie, księże, zrozumie, jak nie on, Jezus, mieszkający w tym tabernakulu? I miała rację, bo są, drodzy, nieraz chwile w życiu, kiedy nikt inny, nawet najlepszy przyjaciel, nie zrozumie albo będzie bezradny i nic nie pomoże. Ale zrozumie i pomoże na swój sposób Jezus. A innym razem mężczyzna leżał krzyżem przed ołtarzem i tabernakulą. Poszedłem, próbowałem go podnieść, a on mówi: proszę księdza, niech ksiądz mnie zostawi. Szatan mnie opętał przez alkohol. Byłem na leczeniu, ale teraz, gdy mnie chandra tłucze, to przychodzę tu do Jezusa i proszę: Jezu, ratuj mnie. Ratuj, bo nie mogę sobie dać rady sam ze sobą. A ileż ojców, matek, młodzieńców i dzieci mogłoby podobnie mówić, że Jezus eucharystyczny, że Komunia Święta, że Msza Święta była i jest dla niej mocą i siłą do przezwyciężenia różnych trudności życiowych? Ja myślę, że każdy z nas miał już w swoim życiu takie chwile, gdzie jedynym oparciem dla nas była wiara, Jezus eucharystyczny przyjmowany w Komunii Świętej. Drodzy, Jezus to wszystko przewidywał. Dlatego nie wahał się pozostać w Eucharystii pod postacią chleba, by być pokarmem i przyjacielem dla wielu znękanych dusz, idących przez życie z krzyżem obowiązków, z krzyżem zdrad, z bólem w sercu i ze łzami w oczach, idących mimo wszystko godnie, bo z Jego mocą i siłą. Drodzy bracia i siostry, jakieś 30 lat temu byłem z niektórymi z was tutaj obecnymi pielgrzymami w Niepokalanowie. Ci, którzy byli, może pamiętacie, jak w czasie mszy świętej w miejsce kazania przemawiał do nas Franciszek Gajowniczek. Opowiadał o piekle Oświęcimia,
A gdy zaczął wspominać dzień 1 sierpnia 1941 roku, głos mu się załamał. Urwanymi słowami mówił tak. Proszę mnie wybaczyć, ale dziś, do dziś, nie jestem w stanie bez wzruszenia opowiedzieć tego, co przeżyłem, gdy za mnie do bunkra głodowego zgłosił się i poszedł ojciec Kolbe. Wróciłem do celi i wciąż pytałem, dlaczego? Dlaczego poszedł za mnie? Przecież mnie nawet nie znał. Parę dni później poszedłem na mszę świętą odprawiano przez księdza więźnia. Gdy wypowiedział po przeistoczeniu słowa, oto wielka tajemnica wiary, wtedy zrozumiałem. Ta wielka tajemnica miłości Chrystusa sprawiła, że w tym piekle Oświęcimia wytrysło źródło miłości, miłości ojca Kolbego. To dzięki tej miłości ja żyję. Żyje jego kosztem życia. Drodzy, w jednej parafii dorastający chłopak prawie codziennie chodził na mszę świętą i często przystępował do komunii świętej. Jego ojciec, obojętny religijnie i złośliwy przy tym, pewnego dnia zaczął robić mu wymówki, że niepotrzebnie marnuje czas. Co ci to daje? Mówił do niego i dodał ironicznie. No synu, czy ty przez częste komunie święte utyłeś, podrosłeś, stałeś się mądrzejszy, wzbogaciłeś się? A po chwili milczenia syn odpowiedział ojcu. Ojcze, ojcze, widzisz, ja po tych słowach twoich mógłbym ci naubliżać i miałbym do tego prawo, bo zraniłeś moje serce. Mógłbym trzasnąć drzwiami i wyjść, ale ja tego nie zrobię, bo właśnie wróciłem ze mszy świętej. Ojcze, ty dobrze wiesz, że twoi koledzy często szukają swoich synów po knajpach, że za nimi chodzi policja, że często przychodzą na nich skargi za ich chuligańskie zachowania. A jeżeli ja nie jestem jednym z nich, to dlatego, że w dobrym życiu pomaga mi Chrystus i to moje z Nim spotkanie we mszy świętej. Drogi bracie, droga siostro, kosztem życia Jezusa, kosztem Jego męki ponawianej w każdej mszy świętej masz szansę godnego życia na ziemi. Masz szansę życia wiecznego mimo swojej ludzkiej słabości i grzechów. Bo Jezus powiedział bardzo wyraźnie, kto spożywa moje ciało, będzie żył na wieki. Kończąc to rozważanie w ten wyjątkowy wieczór upamiętniający tamten historyczny Wielki Czwartek. Dziękujmy Jezusowi za Eucharystię, za każdą w życiu godnie przyjętą Komunię Świętą. Za każdą. I bądźmy dumni z siebie za każde godne uczestnictwo we mszy świętej. Kiedyś dopiero w wieczności zrozumiemy do końca, czym dla nas na ziemi była msza święta. Uczestnictwo we mszy świętej. Czym była dla nas Komunia Święta. I w końcu, drodzy, adorując Jezusa w dzisiejszą noc w Ogrodzie, a jutro w grobie Pańskim, prośmy Go gorąco, byśmy zawsze z Kościoła wychodzili tak jak Piotr i Tomasz, wprawdzie słabi, chwiejni, ale wierni. A gdy ci, bracie i siostro, czasem będzie ciężko, gdy los rzuci ci kłody pod nogi, gdy wszyscy cię opuszczą, gdy nawet najbliżsi zawiodą, nie rozpaczaj jak Judasz, lecz przyjdź do Jezusa. On cię podniesie, umocni, zrozumie i pocieszy. Amen. Przepraszam za głos.
Dziękując za wielkie dary Eucharystii i sakrament kapłaństwa, polecajmy Ojcu, który jest w niebie, potrzeby naszej i całego Kościoła. Za Kościół Święty, aby realizując gorliwie nowe przekazanie miłości, był zjednoczony w Panu Bogu, który jest miłością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O nowe powołania do kapłaństwa z naszej parafii, aby wiernym nigdy nie zabrakło pokarmu Słowa Bożego, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz Jego miłosierdzia. Ciebie prosimy. Za kraje Europy, aby na nowo odkryli wartość sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Ciebie prosimy. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Tylickiej dla kapłanów posługujących w naszej parafii, a także o zdrowie i potrzebne łaski w życiu małżeńsko-rodzinnym dla Jolanty i Grzegorza, przeżywających 15. rocznicę ślubu. Ciebie prosimy. Za zmarłych z naszych rodzin, poleconego w tej Eucharystii zmarłego Grzegorza oraz zmarłych, którzy potrzebują naszej modlitwy, aby oczyszczeni z win mogli przebywać z Panem Bogiem na wieki. Ciebie prosimy. Za nas, nasze rodziny i całą wspólnotę parafialną, abyśmy zawsze mocno trwali w Chrystusie, radując się darem Kościoła i darem sakramentów świętych. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, w ten święty wieczór powierzamy Ci z ufnością Kościół, świat i samych siebie. Dziękujemy za Twoją miłość przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Pachan z wachami i z duchem Twoim, górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On sam jako prawdziwy, wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane, umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz wszystkimi, którzy wiernie szczegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością. Otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus został za nas wydany. I ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych, apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona,
Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego Twego ludu. Składamy ją Tobie na pamiątkę dnia, w którym nasz Pan Jezus Chrystus powierzył swoim uczniom odprawianie sakramentalnej ofiary ciała i krwi swoich. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha, uczyń ją doskonałą i miłą w sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką za zbawienie naszej i całego świata, to jest dzisiaj, wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga Ojca swojego Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne wniebowstąpienie Twojego Syna, naszego Pana i Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb życia, życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami
i męczennikami, Janem, Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Lucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi świętymi, prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez swoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec sprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Szczęśliwi, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony. Módlmy się, Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy pośleni na doczesnej uczcie Twojego Syna zasłużyli na pełne uczestnictwo w uczcie niebieskiej przez Chrystusa Pana naszego. Usiądźmy.
dobiega końca dzisiejsze nabożeństwo, msza święta, Wieczerzy Pańskiej. Za chwilę przeniesiemy Pana Jezusa do ciemnicy, którego adorować będziemy do godziny 22. Zachęcam i proszę, aby ci, którzy nie mogli być na tej mszy świętej, aby przyszli w ciągu tych najbliższych godzin do godziny 22 na prywatną, osobistą adorację. Zachęćcie swoich bliskich, domowników, wymieńcie ich w ich może obowiązkach domowych, tak by każdy mógł dzisiaj tu w tej świątyni podziękować Bogu za dar Eucharystii i za dar kapłaństwa. Jutro adoracja od godziny 7 rano. Szczególny dzień, jeden, jedyny dzień wyjątkowy w ciągu całego roku. Dzień śmierci Jezusa Chrystusa. Myślę, że każdy z nas doświadczył już w życiu śmierci kogoś bliskiego i wie, jak w takim dniu należy się zachować. Nie zostawiajmy samego Chrystusa tutaj w tej świątyni. Czuwajmy przy Nim, trwajmy na tej modlitwie i zachęcam do tego, aby jutro, może zamiast właśnie jakichś prac domowych, porządkowych czy jakichś innych jeszcze zajęć, zamienić ten czas na to, aby tu przyjść na tę chwilę refleksji, modlitwy. Zachęcam zwłaszcza dzieci, młodzież, proszę rodziców, aby dopilnowali, przypomnieli dzieciom, wysłali ich tutaj do świątyni, aby przyszli na wspólną modlitwę. Nie wyobrażam sobie, kto tylko ma siły i ma możliwość, żeby jutro nie był na drodze krzyżowej. Czy to o godzinie 10 rano tutaj, czy o 9 w Muszynce, bądź o 22 tutaj w świątyni. Moi drodzy, tak sobie dzień zorganizujmy, abyśmy uczestniczyli w tej drodze krzyżowej, ale też i uczestniczyli, można powiedzieć, w tym pogrzebie Pana Jezusa. Myślę, że o godzinie 18 będzie nas tutaj jeszcze dużo więcej jutro niż dzisiaj. Zachęćcie i zaproście tych, którzy zostali dzisiaj może w domach, może dotrą jutro członkowie rodzin, aby jak najliczniej jutro w tym nabożeństwie liturgii Wielkiego Piątku uczestniczyć o godzinie 18. Po tym nabożeństwie odśpiewamy trzy części gorzkich żali, następnie adoracja i tak jak mówiłem już jutro o godzinie 22 jeszcze nabożeństwo Drogi Krzyżowej i adoracja do godziny 24. Przypominam, że jutro obowiązuje post ścisły i proszę, by ten dzień jutrzejszy przeżyć w należytym skupieniu, rozmodleniu i tej łączności nie tylko duchowej, ale przede wszystkim cielesnej tutaj z Chrystusem, który najpierw będzie przebywał w ciemnicy, a od wieczornego nabożeństwa w grobie pańskim. Bardzo serdecznie księdzu prałatowi dziękuję za przewodniczenie, za Słowo Boże dzisiaj wygłoszone do nas. Było dobre i dlatego szatan mieszał trochę i chciał zakłócić głos księdzu prałatowi, ale ksiądz prałat się nie dał, także Bóg zapłaci. Dziękuję bardzo za podjęcie tego trudu głoszenia Słowa Bożego. A teraz przeniesiemy Najświętszy Sakrament do ciemnicy. Dzisiaj celebrant nie mówi: idźcie w pokoju Chrystusa, ale za chwilę w procesji przeniesie Najświętszy Sakrament do ołtarza wystawienia, tak zwanej ciemnicy, która symbolizuje więzienie Jezusa i całą tę rzeczywistość od modlitwy w Ogrodzie Oliwnym aż do Drogi Krzyżowej. Tak jak niegdyś Jezus pragnął, aby uczniowie towarzyszyli Mu w godzinach modlitwy i trwogi konania w Ogrójcu, tak dzisiaj oczekuje naszej obecności i modlitewnego czuwania, abyśmy nie wpadli w pokusę niewiary i beznadziei. Mamy możliwość, by w ciszy adorować naszego Zbawiciela dzisiaj wieczorem i przez cały jutrzejszy dzień. Czuwajmy i módlmy się. Niech to będzie znakiem wiary i miłości do Tego, który do końca nas umiłował. Bądźmy wdzięczni Panu za sakrament Jego miłości i obecności. Niech każdy znajdzie choćby chwilę czasu, by nawiedzić świątynię także jutro,
w Wielki Piątek.